Siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek, Klucha jest w tle. Dziś gramy w Minecrafta. W dzisiejszym odcinku znajdziemy skarb, który pomoże nam dostać się do ostatecznej, finalnej twierdzy w Twilight Forest i wszystkie bossy będą pokonane. Klucha! Lecimy! Aha, no i subskrybujcie. Subujcie, by być na bieżąco. Zostawcie łapkę w górę, będzie 20 koła, robię od razu kolejny odcinek. I piszcie komentarze, co możemy ciekawego jeszcze zrobić. Bo ten smok i ender i end czeka. No, czeka niezmiernie. O nie! Zebrałem wszystko, co chciałem specjalnie właśnie wyrzucić. Wypadł mi z tym syfem. Moi mili, musimy ponownie dostać się do środka, gdzieś w okolice tego tego miejsca, gdzie była ta ostatnia skrzynia. I tam musimy znaleźć większą skrzynię, która jest skonstruowana z tych dużych bloków obsydianowych, które pozwolą nam to już też wcześniej spotkałem, Trollstein, no to jest taki brzydki blok. Które po prostu pozwoli nam na to, by zniszczyć to tym kill-offem od gigantów i dostać się do skarbu, o którym już w zasadzie mówiłem 10 razy chyba. Moim celem też będzie przy okazji pozbierać trochę surowców, które tutaj znajdę, bo zawsze się przydadzą, czemu by nie. A dużo jakoś żelaza tu jest w okolicy, a też żelazo też wykorzystujemy do fajnych rzeczy. Już niekoniecznie itemków, a bardziej, nie wiem, kowadła i takich tam innych dupereli. A w szczególności już bloków żelazna. Więc to jest istotne, by to zbierać. Więc trochę dzisiaj będzie szukania, ale jak już znajdziemy, to pójdziemy w kierunku finałowej wieży, którą musimy po prostu podbić. Ale żeby ją podbić, musimy dostać się do tej wieży przez ciernie, które nam blokują drogę. Tu jest to miejsce, w którym już, tak jak wcześniej pamiętacie, byliśmy. Naszym celem jest teraz pójść w jakimkolwiek innym kierunku w okolicy i znaleźć ten większy obsydianowy blok. Natomiast no nie wiem, dlaczego cały czas mam tutaj zbugowane te takie dziwne, wiecie, skwaszoną ziemię mam zbugowaną. Nie wiem dlaczego i z czego to wynika, ale no musimy sobie pomimo tego jakoś tutaj poradzić. A ty mi w tym nie przeszkodzisz! Albo i trochę jednak przeszkodzi. Więc szukamy po prostu, szukamy po to, by... Pięknie, bijcie się, dobrze! O nie, już tu idą trolle i inne duperele. Dobrze, bicie trolla, dobrze! Dobrze, ten im wdupił od razu. Halo, uspokójcie się, panowie. Panowie, halo. No. No i tak to będzie wyglądało w tym momencie. Musimy po prostu się jakoś odnaleźć w tych cave'ach. Dawno zresztą cave'ów nie było. Au, okej, tu możemy znaleźć odpowiedź na nasze pytanie. I zarazem au. Co to w ogóle był za jakiś... Ja pierdzielę, co tu się w ogóle dzieje? Ci mnie tu klepią jak porąbani. Uspokój się, troll cave'ie. Cave trollu. Troll cave'ie. Au. Tu nic nie ma, mam świetnie, koniec pochodni. Zajebiście. Dobra, nie wejdzie tutaj ten creeper. Mamy jeszcze pochodnie, już tylko stack. Czyli będziemy musieli skraftować, mam trochę węgla, dobra. To damy radę, drewno też mam. Spadaj! Też te proszki i inne duperele warto zbierać, bo to się nam jeszcze może przydać. To są na pewno niestandardowe cave'y, bo nie wiem czy widzicie, są takie duże pomieszczenia, więc z pewnością jesteśmy w dobrym miejscu. Pytanko tylko brzmi, gdzie znajduje się tam ten ukryty skarb, nie? Bo bez tego się nie obejdzie. Strasznie mi tą zbrojkę obijają, a będę musiał znów ponownie ją naprawić na wejście do tej oficjalnej, ostatecznej twierdzy, której czeka na mnie, właśnie nie wiem co, nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale wiem tylko, że że muszę tam się dostać przez właśnie między innymi te ciernie. Wracając jednak do tematyki naprawy mojego setupu, będziemy musieli też w ten sposób po prostu dostać się do takich ziomeczków jeszcze jak Alpha Yeti, po to by pozyskać więcej tego materiału do naprawy tego setupu, dlatego że co jak co, ale robienie go na nowo jest bez... O, jest! Patrzcie jaki wielki! Tak, to jest to! To jest to! To jest... Nie widziałem tego, to było tak ciemno, że tego nie widziałem. No, to jest to!
Oh boy, we have it! No to niszczymy. Ile to potrwa, nie mam pojęcia. Wiem tylko, że taki duży obsydianowy blok, na minimapie go dobrze widać. Czemu znowu z minimapy nie korzystam? Zapominam o tym minimapie często. Ten właśnie gigantyczny obsydianowy blok teraz zniszczymy. A już widzę, że to będzie długo trwało. Czemu ten kilof musi być kamienny? Oh boy! Boy, 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 boy! Zniszczyliśmy jeden fragment. Okej, okay, teraz drugi. Czemu narożnik wziąłem? Mogłem od razu w bok walić. Przez to, że wziąłem narożnik, muszę drugi blok niszczyć. Ciekaw jestem, co będzie w środku. Masakra! Ale zajebiście. No, po minimapie to widać, że to są niestandardowe cave'y, takie kwadraty wielkie. Byleby myszką nie ruszyć, bo jak... nie ma tu pułapki? A, chyba nie ma. Pokaż mi się. Jest! Lamp of Cinders, czyli Lamp of Cinders? 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 Nie wiem. Jakoś tak pewnie to się czyta. Aczkolwiek pewnie źle to czytam. No nie, no weźmy już te trollsteiny. Może się przydadzą tak samo jak... Wow! Cel osiągnięty! So castle very, very wow. Nyi. Cel osiągnięty. Pass the... Pass DT. Mhm. No, ciernie. Coś jeszcze? To wszystko. Dobrze! Czyli możemy już z tą lampą... Mam nadzieję, że ona się nie zużyje. Jezu, ja mam strzał w mordzie. Ja pierdykam i w stopach. Czyli możemy już za pomocą tej lampy iść w kierunku cierni i tam też właśnie podołać tej ostatniej. Ej, ej, ej! Au, Jezus ku Maryjko. No! Syriusz, daj mi spokój. Ja kocham śmiech wiedźmy, naprawdę. Głupia pinda. Przepraszam, co? Nic. Robi się grubo, moi drodzy. Za grubo. Jeszcze kluchasz czeka. Noż kuźwa. Jaki młyn. O, walczcie. Dajcie mi płytę. Ja w tym czasie sobie zrobię ten. Aha. Cyku, cyku, fiku, miku. Dobrze. Bigo. Dobrze, bi! Celuj lepiej! Andrzej, dawaj! Dawaj, Andrzej! Noż kurde, celniej! Synki! Postarajcie się! Dobrze! Andrzej, bij go! Ile masz życia? Pół serduszka! Ty to jesteś przypałowiec, nie? O, padł! Gdzie płyta? Nie ma płyty. Miał być creeper. Dobrze, uciekamy. Idziemy w kierunku wyjścia po to, by dostać się do cierni i przejść tą magiczną drogę. A, jeszcze musimy ten... setup naprawić. No, wypadałoby. Bo ty, czy ty oszalałeś? Idź, idź, w piździec, idź. No. Dziękuję. Exp zawsze się przyda, szczególnie, że musimy naprawić zbroję. Ja tam mam jeszcze jakieś Arctic Fury po tym alfa dzikusie, ale nie wiem, na ile mi to starczy pod kątem naprawy całego setupu, bo jednak muszę naprawić cały. No i w ogóle to naprawę musielibyśmy nałożyć enchant naprawa na te zbroje, no bo kurde... Ona się zużywa tak szybko, że to aż, no, płakać mi się chce, naprawdę. W sensie... Maining, czyli naprawa. Maining? Mi... jakoś tak to się nazywa, nie pamiętam. Ale po polskiemu naprawa, ten... dodać ten efekt jest naprawdę mega ciężko i... to może naprawdę potrwać, tam jest to wyjście, pamiętam. Tędy wchodziłem, nigdy nie... Tędy wchodziłem, ale nie wychodziłem nigdy. No dobra. Idę w kierunku cierni. A raczej nie, do domu. Naprawić zbroję, do domu trzeba iść. Taki cel. Domek. Jesteśmy! Edzio! Edzio! Gupalu! Się mi tak tutaj nie teleportuj. Zatrzymamy teleport w tym miejscu. Aha, po pierwsze, prześpimy się. To jest must have. Żeby był checkpointik. I...
Tu się powinniśmy pojawić, gdy zginiemy, jeśli zginiemy. A w tym miejscu będziemy wchodzili po śmierci. Ja się, wiecie, przygotowuję na najgorsze, nie? W tym miejscu się teleportujemy do oczywiście docelowego miejsca, w którym znajduje się ten finalny zamek, do którego teraz pobiegnę. Naszym celem jest go przeanalizować, że tak powiem, eksplorować i zobaczyć, co tam jest. Przyznaję z ręką na sercu, że poza tym, że wiem, że te ciernie rozbijam tą lampą, to nic innego na ten temat nie wiem, więc może być naprawdę ciekawie. Wiem tylko tyle, że jest to ostatni chapter Twilight Forest, najważniejszy i ostateczny, więc może być ciekawie. Musimy się kierować bardziej w tamtym kierunku. Na północ totalnie. Chyba na północ, to jest północ? Sprawdźmy z ciekawości. Tak, to jest północ, z tego co pamiętam. Troszkę w lewo. Czyli lekko północny zachód. Więc to będzie nasz cel na chwilę obecną. Zostawię sobie tą mapę, a na chwilę tą lampę of cinders sobie zostawię na boku, bo jeszcze nie potrzebujemy. Cześć, kotek. Więc pędzimy w kierunku tego ostatecznego zamku. W sensie najgorsze jest to, że tam są dwa zamki. Nie wiem, od którego powinienem w ogóle zacząć. I nie wiadomo też, co się znajduje w środku, ponieważ jest to jedna wielka niewiadoma ze względu na to, że Twilight Forest ponoć dalej jest dopracowywane. Więc co mnie aktualnie czeka, szczerze mówiąc, sam nie wiem. Ale zobaczymy z pewnością i zeksplorujemy to, bo trzeba będzie to sprawdzić. Definitywnie. Więc pędzę w kierunku naszego kochanego ostatecznego zamku, ostatecznego etapu, by stawić czoła czemukolwiek, co tam będzie na nas czekało. Czy ty serio zabiłeś, niedźwiadku, te biedne kurczoki? Nawet nie podnoszę, bo potem zbieram takie syfy na mapie i potem dziwię się tak jak ostatnio, że nie mam miejsca w ekwipunku, nawet plecak pełen, co mam robić? No tak to jest, jak zbierasz prochy, kości i inne dupy maryny, Remigiuszu. Pędzę. Widzimy się przy finalnym zamku. Okej, jesteśmy na miejscu, mamy lampę i znajdujemy się w miejscu, przed którym znajduje się... Czy ja coś w ostatnim odcinku mówię na temat wysławiania się? Tak, mam dalej z tym problem, bo dalej nagrywam. Chyba muszę skończyć na dzisiaj po tym odcinku. Przed nami znajduje się dziwna ikonka, taka kwadratowa czegoś, nie wiadomo czego. I to jest ten finalny punkt, chapter w Twilight Forest. Tam też jest ten zamek, ale wnioskuję, że muszę iść w tym kierunku, skoro tutaj mam go na mapie. Może tam też jest, na tej drugiej mapie. Nawet z ciekawości sprawdźmy zresztą. A, tą mapę zostawiłem w domu. Nie było tematu. Mamy lampę. I co, i tyle? A! Okej! Wow! Się zesrałem tego. I one tak... proszek się zamieniają. Zajebiste. Panie i panowie, wchodzimy do głównej wieży. I dup. Jakie to jest zajebiste. A, jak wchodzę, to się samo niszczy. Zajebiste, naprawdę. Nie wszędzie się samo niszczy, ale... O, tutaj się zniszczyło. Tutaj też. Trochę jak w Mario, nie? Że dotkniesz klocka i on znika. Uwaga. A! Spadł teraz. Uwaga. Zarąbiste. Już mi się to podoba. Dobra, wejście jest ciekawe. Zobaczymy, co nas będzie za chwileczkę czekało, ponieważ za chwilę będziemy przy tym zamku. Tylko pierw muszę pokonać te cholerstwa tutaj na tych wzgórzach, w tym miejscu. Ten blok jest nie do zniszczenia. Oh boy. Czyli jakoś tu musimy powchodzić, mam nadzieję, że... Ale da się pewnie postawić inny blok. Tak, no to już jest po sprawie. I dup. Pięknie. Ale zarąbiste. W sensie, nie wiem czemu mnie to jara. A co z tą różą? A, ona się niszczy, ja mogę zebrać. Powiedzcie mi, co się z nią robi, Thorn Rose? Ona na pewno ma jakieś zastosowanie, tylko nie mam pojęcia jakie. Ale zajebiste. W sensie, czuję się jak w takiej krainie jakiejś dziwnej. W sensie, w ogóle Twilight Forest cały to jest taka magiczna kraina. A teraz to dostanę takie, o, co tu się dzieje, ale fajnie.
Tak się właśnie teraz czuję, naprawdę, autentycznie. Na minimapie już widać, że coś się zaczyna tam robić ciekawego. Tych róż chcę zebrać trochę, bo nie wiem do czego one służą, ale pewnie się do czegoś przydadzą. Zajebiste. O, jest róża. Gdzie tu jeszcze widać róże? Jakie to jest w ogóle wysokie w niektórych miejscach. Teoretycznie pewnie dałoby się poustawiać bloki nad tym i jakoś to scheatować, że tak powiem, bo nie o to w tym chodzi, ale pewnie jakoś by się dało. Ale nie wiem, nie próbowałem, nie? Tak samo jak nie chciałem wchodzić do gigantów bez fasolki. Po prostu byłoby bez sensu. Nie po to to jest, nie? Zarąbiste. Nie wiem czemu to taki jara, takie... O! Czu, czu, czu. Au! Koska, tu jest gdzieś kuska? Tu gdzieś jest. Nie, nie tu. Stamtąd słyszałem. Pokaż na minimapie więcej. Tu jest kuska biedna. No kochana! Jak Edzio wyglądasz? Znasz Edzia? Co ty tu robisz, biedactwo moje małe? I do domu uciekaj. Już, a kysz mi stąd. Mała. Oh boy. Już coś tam widzę na tej wyspie. W sensie na tej wieży. Na minimapie, o to mi chodzi. Coś tam się już nam pojawia powoli. Ale jaram się. Ale boję się tego zamku jak cholera. W sensie nie wiem co mnie czeka, kompletnie. A specjalnie też nie sprawdzałem dokładnie na czym to polega, by mieć duży surprise. Mam nadzieję, że mam wszystko czego potrzebuję, bo jak będę miał tędy wracać. Dobrze, że ta lampa się nie kończy, to jest zajebiste. Bo bałem się, że będzie się kończyła, będziemy potem musieli znajdować jakieś nowe. A w tym przypadku... Koniec! Jesteśmy! O! O ja pierdziele, jakie to jest wielkie! Od czego tu zaczynać w ogóle? Ile tu jest... zwierzątek? Taki zwierzyniec dziki. Ja pierdykam. Wow. Wow. Masakra. To jest jakiś hit. Kajoje! To jest główna wieża na pewno, po minimapie widzę. A to są jakiś ciąg wieżyczek, które pewnie łączą się z tą główną wieżą, a może da się do niej wejść? Znaczy na pewno tu się da jakoś wejść, tylko pytanie gdzie? No i oczywiście nie da się klocka, a też może się da? No ale na pewno nie o to w tym chodzi, by niszczyć tak długo blok. Gdzieś tu musimy wejście znaleźć. Pewnie nie będzie wejścia w głównej wieży, tylko do jakiejś mikrowieży i przez te mikro będziemy musieli pewnie przechodzić. Aczkolwiek naprawdę nie wiem. A, nie mówiłem, mam hydra chopy. Mięso z hydry sobie wziąłem, ono ma fajną regenerację i to jest ogólnie zajebiste. No dobra, wiemy, że musimy wejść tym mostem, albo tamtym drugim, bo tam jeszcze był jeden. Tu są jakieś schody? Chyba? Nie, nie ma schodów. Ta wieżyczka, ona łączy się z tą. Ta łączy się natomiast z tą i z tamtą. No a zobaczmy też jeszcze tą wieżę, czy tu jest jakieś wejście. O, 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 czyżby? Jakieś znaki w ogóle magiczne. Nie da się nic z nimi zrobić? Czy to jest wejście, czy nie? Czy mi się wydaje? Takie jakby nie do końca. Strasznie te krzewy nam blokują wizję. Musimy się tutaj pozbyć. Ale nie, tutaj wejścia nie ma. W sensie teoretycznie, tak jak mówię, no mógłbym się podstawić tutaj tym dirtem i wejść na spokojnie do góry. I chyba tak też zrobię. Gdzie jest ten most? A tam jest ten most, z tej strony. Aha, przez to trzeba przejść jakoś. No dobra, to chyba nie o to chodziło. Niedobrze, zresztą mam mało dirtu strasznie, bo nie wziąłem sobie za dużo. Tu są jakieś też magiczne znaki. Ja pier... A może to tym trzeba? Nie, to nie. Wow! Huge, naprawdę huge. No cóż, moi drodzy. W tym odcinku to powoli będzie wszystko, ponieważ dopiero w kolejnym odcinku stawimy czoła czemukolwiek i komukolwiek to będzie w środku. Tak w tym momencie teraz jedyne co chcę jeszcze zrobić to dostać się do wejścia. I kurier mi przyszedł, więc za chwileczkę wracam. A few moments later. Pamiętajcie, myjcie rączki, gdy już z kurierem się pożegnacie i zapłacicie. I odbierzecie paczkę. A paczka w strefę skażoną. No dobra, moi drodzy, gdzie jest to wejście, o się pytam.
Kaje wejście do tej wieży, jo się pytam. Jo chcę wejść tam. Na pewno jakieś wejście jest. Nie chcę robić tak, że wiecie, będę wbijał jak debil dirtem po tych klockach tam do góry. Bo to by było takie, uważam, troszeczkę nie fair. Nie po to jest to przemyślane i zrobione tak, żeby rzeczywiście coś fajnego z tego zrobić. Znaleźć to wejście i postarać się trochę. Ej, ale na minimapie przecież widzę, że ostatnia wieżyczka może przecież mieć to wejście. Tak z logicznego punktu widzenia wątpię, żeby pierwsza wieżyczka z dupy, z brzegu miała to wejście. Idźmy w kierunku tej, która znajduje się na końcu, czyli między innymi tam. I zobaczmy, czy ta wieża ma wejście. Tak samo po lewej stronie, widzę, tam też jest jakaś taka ostateczna wieżyczka. Zaraz zobaczymy, czy to jest to wiewiórka? Nie. Shop pracz! Malutki, bobas. Myślałem, że wiewiórka. Dobra. Tu jest za chwileczkę ostatnia wieża. Ona może mieć wejście. Oby miała. Z tej strony nie ma. Wszędzie są te znaki, nie? Co naznaczają? Tutaj też nie ma wejścia. To jest ta haszcza, będzie ciężko znaleźć to. I zobaczyć. Ale to pali także hit. Dobra. Tu jest ta wieża. Gdzie jest wejście? Ja się pytam, Andrzej! Co to ode mnie chcesz z tymi znakami? To może coś oznaczyć, może to nie do końca jest tak, jak myślałem, że te wejście gdzieś w jakiejś wieży będzie. Może ja po prostu rzeczywiście muszę się podsadzić? No nie wiem, zobaczymy, moi drodzy. To przekminię i sprawdzę, maksymalnie nie spoilerując sobie, co się dzieje w środku i co mnie czeka w środku jako ostateczny boss. Nie chcę być przygotowany, chcę sprawdzić, czy dam temu czemuś radę i czy to ogarnę. Póki co jednak zastanowię się nad tym na spokojnie, jak tutaj wejść. A jak nie znajdę tego wejścia, to jakoś ogarnę przez Wikipedię, co i jak i co tu się znajduje ciekawego. Bo tak mogę szukać w nieskończoność, a widzę, że po prostu tego wejścia tu nie ma. Zobaczmy jeszcze tylko ostatnią wieżyczkę po drugiej stronie. I w ten sposób dowiemy się, mam nadzieję, że się dowiemy. Tam jest taka jeszcze specyficzna jedna wieża, może ona będzie miała to wejście. I chciałbym mimo wszystko ten ostatni chapter zrobić tak bardziej, wiecie, tak samodzielnie, po swojemu. To by było zajebiste i to by sprawiło, że czułbym się, wiecie, jak taki prawdziwy podróżnik mężczyzna, a nie jakaś tutaj pipka, która musi wszystko w Wikipedii oglądać. Czy to nie jest też tak, że po tych... No nie, na tym się nie wspniemy do góry. Tutaj tego wejścia nie ma, to nie jest to, to jest po prostu zepsuta wieża, która ma w sobie ciernie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest ta jeszcze jedna specjalna wieża, może ona będzie miała tu jakieś wejście, w ogóle jakiś bug był przed chwilą. Zobaczmy. Czekajcie, zrefreshuję, bo coś tu się buguje. No i co? Będzie wejście, czy nie? No, nie widzę. Więc będę musiał pokombinować. Oooo, boy! A jednak nie, boy. Myślałem, że to było to wejście, ale to jednak nie było wejście. Poszukajmy jeszcze dalej. I tu jest teraz turkusowe, nie wiem czy widzicie napisy. To są turkusowe. Tam wszędzie były fioletowe i też były żółte. To coś oznacza. Tylko nie wiem co. Dlatego się będę musiał chyba niestety dowiedzieć, co to znaczy. I co się za tym kryje, bo jest tutaj jakaś zagadka jeszcze do zrobienia, tak mi się wydaje. Ale o tym, moi drodzy, w kolejnym odcinku Blue Castle Runebrick. To jest... Ej, mam przecież róże. Nie? Nie, okej. No dobra, pokminię i zobaczymy, co z tego będzie. Aczkolwiek jeszcze póki co pomysłu na to w ogóle nie mam. Ale przekonamy się. Zobaczymy. To wszystko w tym filmie, moi drodzy. Ja między cierniami, pokryty cierniami, żegnam się z wami, aż się zrymowało i na koniec wszystko się zesrało, bo nie znalazłem wyjścia. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.